Cześć, witam Państwa, jest ostatni weekend mojego urlopu. Postanowiłem więc ograć najbardziej oczekiwaną grę tego roku. A przy okazji przetestować nowy format. Od dłuższego czasu myślałem o nagrywaniu raz na jakiś czas filmów, w których o czymś mówię, ale przeszkodą była bariera językowa. Po prostu ciężko mi mówić po angielsku, bo wtedy sam siebie nie rozumiem. Mój akcent jest koszmarny i nie chcę robić z siebie publicznej idioty. No, przynajmniej nie w ten sposób. Dlatego też spróbuję mówić w swoim języku i dodam napisy po angielsku. Dajcie znać, czy taka forma jest ok, czy może jest dla was zbyt męcząca. Chciałem przede wszystkim omówić kilka kwestii. Z tego co zauważyłem, wiele osób oczekuje Mega Mana 10 jeszcze w tym roku. No jakby to powiedzieć... No nie będzie w tym roku. Spowodowane jest to tym, że w tę część grałem może z dwa razy i ścieżka dźwiękowa kompletnie nie zapadła mi w pamięć. Ale chcę dać tej grze kolejną szansę, kupując nowe Legacy Collection. Tak więc Mega Man 10 pojawi się na pewno, nie wiem natomiast kiedy. Może za rok. Jeśli chodzi o to, czym aktualnie się zajmuję, to oprócz tego, że nagrywam na bieżąco kolejne odcinki Mega Mana 8, to miksuję właśnie album mojego zespołu. Nie ma co prawda jeszcze nagranych wokali, ale to co jest zapowiada się naprawdę obiecująco. W odpowiednim momencie udostępnimy też relacje z przebiegu tworzenia płyty w formie wideo. Mogę obiecać, że będzie śmiesznie. Steaka jednie jeszcze jednego. Dobra. Steaka, what? Kurwa, co? Tak, steaka, kurwa, na kolację. To wszystko się nagrywa i to akurat będzie dobre. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zachęcam do posłuchania dema, które znajduje się u mnie na kanale. To by było na tyle, dajcie znać, czy podoba wam się taka forma, jeżeli tak, to może nie głupim pomysłem byłoby zrobienie na przykład Q&A. Ja wiem, że to oczywiste, ale jeżeli chcecie, to możecie dawać mi łapki w górę albo w dół. Łapki w dół to też jest rodzaj aktywności, który pozytywnie wpływa na pozycjonowanie i tak dalej. To tak dla informacji, dla tego samolubnego dzbana, który dislajkuje mi prawie każdy film minutę po dodaniu i myśli, że mi w ten sposób szkodzi.